11.20, je się 8 kilo. W końcu pi. W końcu. Oby się działo jeszcze coś. Oj, pić, można powiedzieć. Ale dobrze jest. Wcześniej nie dało się nic nakręcić. Troszkę ptaków. Mamy 11.30, tak? No to może jeszcze coś się uda. Zimna, lodowata. 4 stopnie? Jak pływaliśmy? 4 nawet stopnie. Nie ma. No to teraz może być mniej, no faktycznie. O. O, już się męczy, też będzie. Proszę. Zdrowy. No, pierwsze. Brawo. The sun. We were in love with the sun, sipping on coke and rum. My head up in the clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks, filling our plastic cups. Down by the riverside, we spent those long hot nights until the sky turned blue. When I spent the summer on you. Spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free, but you were all that I need. My feet down in the sand, you took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you, we were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping a coke and rum. You ask me, are you sure? 'Cause I cannot be returned, and so I made my move. When I spent the summer on you. When I spent the summer on you.
Cześć, jestem Dydio. Cześć, Kenes. No więc tak, przyjechaliśmy wczoraj. Jesteśmy po nocy. Były dwa brania. Jedna spinka. Niestety u mnie. Drugie branie. Drugie branie było 11.30. No 20.30 jakoś tak. Jesiot. Przez ciebie wyciągnięty. Metr 13. Metr 13. Prawie 8. Prawie 8 kilo wagi. Ale jest strasznie duży wiatr. Strasznie, no. Fala się robi. Ciężko wywieźć, wyrzucić. No ale cóż, no trzeba taka, próbować. Taka pogoda jak na listopad, no i tak tylko tyle, że jest ciepło. No, słoneczko świeci. I trzeba korzystać. Jeszcze. Będzie przerwa. Będzie ból, trzeba będzie czekać do wiosny. Na razie trzeba się cieszyć. Że ciepło i można dodatkować. Jesteśmy po pierwszej nowce, zobaczymy sobie. Trzeba pojedziecie. Na Czarnej na komercji. Łowisko Czarna Sędziszowska, komercja to nie jest. Tak jak ostatnio jeździmy, bardzo fajna woda, dużo karpi, dużo jeziotrów. Fajny właściciel. Otóż to trzeba podkreślić. Co tu więcej? No zakładaliśmy wszystko, co było możliwe na hak, ale... Próbujemy, co się da. Jest jak jest. Woda ma 4 stopnie, jak było wieczorem. Teraz już troszkę powierzchniowo cieplejsze, bo słoneczko świeci, ale wiatr chłodzi. Mimo wszystko. Trzeba szukać po prostu ryb w wodzie. Może damy radę jeszcze wyciągnąć. Oby. Dawaj go! No. Pierwsza 15, nie, druga 15. 14.15. Druga 15. Dwa pop-upy, świerdziele. A, wtaczały idzie tak. No faktycznie. Dobrze, przynajmniej się. Zawsze coś. The closer I get to you, it feels like paradise. And I'll do anything you want me to. When we're in paradise, I'll see you on the other side, where it's alright. If tonight is the last night, I'll see you in paradise. Thank you.
kolejny wączek. Oj, ale coś się dzieje. Doczekał się Dyzio. Dzisiaj niedzielę, ostatni dzień, kończymy już, siedzieliśmy od piątku, coś tam żeśmy połapali. Ile wygrał rywalizację? W sumie cztery karpie, takie jak na filmikach i na zdjęciach, niewielkie, bo niewielkie, ale cieszą, no i jesiot ponad metr 13 dokładnie. Ja miałem branie o 5.30, no, tego ranka, czyli niedzielę. W ciągu nocy się praktycznie nic nie działo. Dzień kompletnie praktycznie. Tylko albo wieczorem, albo nad ranem. Jedno branie tylko było w dzień. Wiatr duży przeszkadzał, kurde, fala. Dzisiaj w sumie najlepsza pogoda. Trzeba się zbierać. Z całej zasiadki. Ale to trzeba już wracać. Nie wiem, zobaczymy. Prawdopodobnie będzie to ostatnia zasiadka w tym roku. No chyba, żeby się coś jeszcze zmieniło. Zależy od pogody. Możemy kratę spakować, pojechać na wodę. A jak pogoda będzie, tak przypuszczam, że ból będzie duży i chyba jeszcze, jak tylko czas pozwoli i pogoda, to może jeszcze gdzieś się pobierze. A jak nie, to trzeba będzie czekać do wiosny. No to już będzie ból. Co, kończymy. Pierwszy nasz film gadany. Z pogawędką, bo same filmy troszkę tak dużo. Zobaczymy, no... Szkoda, że nie było więcej ryb, żeby pokazać. No właśnie. A co do gadania, no to wprawy dobierzemy w każdym jednym filmikiem następnym. Ale to już chyba raczej w następnym sezonie. Przyszły sezon będzie przełomowy, także będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie lepiej. W sumie ten też będzie patrzeć. Dużo rekordów, fajnych rybek. Przyszły sezon będzie jeszcze lepszy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.